No i cóż, oficjalnie Kamil Wójkowski, Jakub Dyktyjski, witamy Was bardzo serdecznie po przerwie. Widzewska podróż do przeszłości. Mieliśmy tygodniową przerwę, no ale już oficjalnie wracamy, no bo było dużo pracy, a teraz znów wraca najlepsza polska ekstra klasa najlepsza piłkarska. Świecie. Ciekawe, kiedy Fernando Santos, a nie, Felipe Santos, Felipe Santos. wita na stadion Widzewa, żeby zobaczyć. Matej. Kulesza znowu wszystkich oszukał. E... <grym> Słuchajcie, Leszek Milewski i Jakub Polkiewicz z Gol.pl opatentowali hasło Uniwersum Polskiej Piłki i to jest właśnie to. Jest właśnie to. Kabanosy na stole, Felipe Santos... Polska ekstraklasa. Ciekawe, co tam pod stołem było. Oj, daj spokój. I te fotele mieli takie śmieszne, Brad mi napisał, że dzisiaj do jednego z popularnych... Radi, Dyskontów. Radów, tak, czy, radiów, czy radiów, jak nie wiem, jak to powiedzieć, zadzwonił jeden ze słuchaczy i powiedział, że w sobotę jego syn ma wesele i skoro Fernando Santos tak dobrze poznać Polskę, to już go zaprasza na to wesele. No nie? Znaczy, on już ogłosił, że jest Polakiem. Tak, tak. To jest lepiej, bo... Paulo Sousa odwołał się do Matki Boskiej, tak. em, do wspaniałej historii. Santos poszedł dalej. On już, on już został ja Polakiem. Wspomniał. Ale on jest już Polakiem, on jest już nasz. Nie wiem, chodziło o tego kompozytora, czy o wódkę. Głosy są podzielone. Jedni są ta, za, drudzy przeciw. No to element alkoholowy już mamy z głowy. No, no i prawidłowo. Słuchaj, no ale wiesz, za nami całkiem intensywny tydzień. No przede wszystkim dla Ciebie, bo reprezentowałeś klub i organizowałeś giełdę, pierwszą giełdę Widzewskich Kolekcjonerów. Krótko o tym dzisiaj powiemy. No bo myślę, że w naszym programie poświęconym historii, tutaj poprosimy o pokaz <głos》> slajdów, no no, no to było dosyć ważne wydarzenie dla całej społeczności. Kamil, trzy słowa podsumowania od Ciebie jako organizatora. Wydaje mi się, że impeza okazała się bardzo dobrym pomysłem i, i powiedzmy tak, kolokwialnie wypaliła. Dopisała frekwencja zarówno wystawiających ludzi, co byłem też trochę zdziwiony bo okazało się, że w tym momencie to się zrobiła jedna z największych takich giełd kolekcjonerskich, sportowych w Polsce od na, na początek. No i dużo bardzo osób odwiedziło. Myślę, że się przewinęło około 200 osób. Dziękuję wszystkim za przybycie. E, tym, którym się nie udało przybyć z różnych powodów, wiadomo, ferie, urlopy. Była też ekipa od nas z klubu, która miała bardzo za złe mi. i tutaj mi dzisiaj nawet, dzisiaj rano jeszcze kierownik mnie tutaj, że mi ręki nie poda, bo, bo on musiał być jeszcze w Turcji, a ja mu giełdę zrobiłem. No, ale no, no, panie kierowniku, tak bywa, no. no ale... Będzie kolejna edycja planu. Planujemy w klubie, żeby zrobić wstępnie kolejną edycję gdzieś tam na jesień, bo jest reakcja środowiska bardzo pozytywna. Przyjechał Marek Wawrzynowski, autor tej książki Wielki Widzew, która tutaj za plecami na, na, na regale stoi. Było fajne spotkanie, podpisał ponad 20 książek, jak tak sobie to ogarnąłem tak na szybko. Było kilkanaście osób, które z nim na spotkaniu były, zadawali pytania, była ciekawa dyskusja o tych dawnych czasach, o byłych piłkarzach, trenerach, o tym jak, jak Widzew kiedyś funkcjonował. No ale też to, co było na, na stołach kolekcjonerskich, na stoiskach, czyli multum, pamiątek, nawet dla mnie maniaka takich rzeczy, pasjonata, było wiele rzeczy, które widziałem po raz pierwszy. Fajne też były reakcje, bo widziałem, że wiele osób spotykało się po latach, że o, no to nawet ty tutaj jesteś, tam się witała ta stara gwardia widzewska, powiedzmy, która teraz y, zajmuje się kolekcjonowaniem y, pamiątek sportowych y, związanych z klubem, więc no było to bardzo pozytywne i fajne spotkanie i będziemy to kontynuować. To tyle, żebyśmy już nie przedłużali. No. No i myślę, że to jest udane podsumowanie. Kolejny element, taki też fajny, były też młode osoby, które też coś kolekcjonują, zbierają, więc fajnie, że w tym młodym pokoleniu też jest zajawka, zainteresowanie historią naszego klubu. To też jest pozytywne. No ktoś, ktoś kiedyś będzie musiał nas tutaj zastąpić, Jakubie. No. Nie, nas nikt nie zastąpi. My <gry> jesteśmy niezatapialni, Kamil, niezatapialni. Ehm... Ale wiesz co, no nie zatapialni, no ale to wiesz, no, wszystko jest zatapialne. <grystanie> Zostawcie Titanika. Nie, nie wiesz co, a teraz będzie akcent, akcent trzecie, trzeciej Rzeszy właśnie, bo po tego meczu dzisiaj. No proszę. W Zatoce Szczecińskiej przez kilka lat po wojnie spoczywał osadzony na dnie ciężki krążownik, czy to był pancernik kieszonkowy Licow, zatopiony tam prze, chyba przez lotnictwo, nie wiem, czy alianckie, czy Zatopnie coś. Alianckie. I tam pamiętam takie wspomnienia, bo kiedyś się bardzo interesowałem marynarką wojenną całego świata i, i właśnie ktoś powiedział, taki stały bywalec, jakiś giełd,

który był dzieciakiem, że oni jeszcze tam na początku po wojnie, wiesz o co chodzi, podpływali sobie na tą, na łódką, na ten zatopiony, bo tam, wiesz, wystawały te, ponad, wystawała tam wieżyczki, kadłub, część kadłubu artyleryjskiej i te całe tam, te pomieszczenia i łazili sobie po tym okręcie. Taka ciekawostka właśnie. Potem był zezłomowany oczywiście, no ale była ta atrakcja turystyczna dla nowo przybyłych mieszkańców. No wiadomo, że Szczecin przez wieki był poza Polską. No, no właśnie, przez gdyby nie zmiany graniczne dzisiaj Stettin grałby w Oberlidze tak. e, albo w Bundeslidze już może, ale wtedy była, były Regional Ligi, były o, Oberligi. Mm. No ale Szczecin przypadł Polsce. Bardzo długo ludzie raczej niechętnie się tam osiedlali, bo wszyscy mieli chyba takie poczucie, że ten układ jałtański jest dosyć kruchy. No, a nie Szczecin jest nie... pierwszy na, na linii strzału. No nie? właśnie, że chyba raczej wszystko wróci do Niemiec. Um, ale co do zasady, no jednak ostał się Festung Stettin w, op... <grym> w naszej, no, dołączył do ziemi od, odzyskanej, tak jak Festung Kolberg, cały Wał Pomorski, no piękny szlak tak. bojowy, trochę odwrócony w tym momencie. No już zupełnie na poważnie, 1948 rok, no i znowu lwowska, e, korzenie... fala, lwowska Lwowska fala. Się dokładnie. Mówi. Lwowscy przesiedleńcy wspominający pogoń Lwów odtwarzają w jakiś sposób swój klub. No, no, wiesz, na początku oczywiście to tak tutaj e, było to, co... Bo, 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 bo chyba o pogoni nie mieliśmy takiego materiału stricte przed sezonem, bo wtedy byliśmy trochę skupieni na starcie. Bo no tak, tak no, to... Tak no, to dla, były te wiesz, przygotowania i trochę były te rozjazdy. Powrót po ubrano, 8 powrót, latach, to tak. to było wydarzenie. to powiedzmy jedno, no to jest rywal, na którego też Długo czekaliśmy, tak? My ostatni raz z nimi graliśmy 2013-14 sezon w Ekstraklasie, ta wróciliśmy do rywalizacji w tym sezonie meczem w Szczecinie na inaugurację rozgrywek. No i pogoń Szczecin. Klasyka, o której opowiadaliśmy przy okazji wielu klubów, które były naszych rywali z Dolnego Śląska, właśnie z Pomorza Zachodniego, czyli, czyli na początek je, powstaje klub, który zupełnie inaczej się nazywa. Jest to klub sportowy Sztorm Szczecin, 1948 rok. Szybko oczywiście na fali tych komunistycznych dyrektyw łączy się z klubami, tam był chyba drukarz, KS Pocztowy i jeszcze czwarty był klub, już nie pamiętam jak się nazywał, Cukrownik. I powstaje właśnie, i to nie powstaje szybko, nie powstaje KS Związkowiec w 1949 roku. Ale ten KS Związkowiec, uwaga, niby czasy stalinizmu, takiej kontrolingu i komuny ciemnej, ale tam były jakieś machinacje finansowe i dyrektywą władz KS Związkowiec został rozwiązany, a powstał klub, Kolejarz i co ciekawe, kolejarz, ale przy zarządzie portu Szczecin. No i hmm. tutaj pojawia się hasło portowcy, dlatego że ten klub właśnie wtedy był już na stałe, jakby przypisany przy zarządzie portu Szczecin. No i potem na fali tej odwilży, wiemy, po śmierci Józefa Stalina, 55 rok, zmiana nazwy na pogoń Szczecin, barwy i nazwa, nawiąza, nawiązanie do właśnie do tej przedwojennej, te bordowo-granatowe bordowo barwy, nawiązanie do tych barw i tradycji pogoni lwów, to tak samo jak było z Odrą Opole, Piastem Gliwice czy Polonią Bytą. Wszystkie te kluby mają identyczne barwy, powiedzmy, tak? I ten sam jakby genezę, jeśli chodzi o źródło tych ludzi, którzy to zakładali, to byli tymi pierwszymi działaczami, czy tymi takimi aktywistami. Listami. no i tak jest spogonią no i przez to my się z pogonią minęliśmy, tak, bo my byliśmy w Ekstraklasie w 1948 roku, potem kilka lat poza Ekstraklasą, ale pogoń dopiero gdzieś tam wtedy budowała w ogóle swoją pozycję najpierw w lokalnym futbolu. No i jak my już byliśmy w tych niższych ligach od połowy lat 50. graliśmy regularnie, to pogoń wtedy się przebiła do Ekstraklasy. Spadała, awansowała, aż wreszcie została chyba gdzieś tam w drugiej połowie lat 60. już tak na stałe w Ekstraklasie, No i w tym sposobem my z nimi pierwszy raz zagraliśmy w Sezonie 1975-76. To takie krótkie wprowadzenie, żebyśmy tam nie przynudzali. No bo mówię, no długo de facto pogoni istniała i przez 30 lat istnienia pogoni. My się z nią ani razu nie spotkaliśmy w oficjalnym meczu, tak naprawdę. Aż do tej, do tej, do tej połowy lat 70. XX wieku. No i to jest początek takiej dłuższej rywalizacji, widzę. Ta, Chociaż ten nie... pierwszy etap kończy się w 79 roku. Ale, Kamil, jak to w ogóle wygląda? Patrzę teraz na stan rywalizacji. W ogóle, czy masz. Chciałbym Cię teraz poprosić o. Ile, ile razy mierzyliśmy się w ogóle z pogonią? No z pogonią Bo mierzyliśmy... ja tutaj mam mecze ligowe i chciałem, chciałem to zweryfikować. No w tej chwili to jest 53 mecze ligowe, tak? Z czego... 53, ok. Z czego są dwa na zapleczu ekstra klasy, a mhm. znaczy nie cztery na zapleczu ekstra klasy, przepraszam, a, 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 a po 49, no czyli teraz będzie 50 mecz z pogonią w ekstra klasie, tak to wychodzi. Tak, tak, tak to wychodzi. I na te, na te 53 mecze dotychczasowe, 25 zwycięstw naszych, 12 remisów, 16 zwycięstw pogoni. W bankach jest na naszą korzyść 70 do 55, ale co ciekawe. Tu nie ma takiej reguły, że dominacja jakiegoś rywala, tak, bo my 10 razy wygrywaliśmy na ich terenie, ale oni u nas 8 razy. To też jest ciekawostka. Ta pogoń miała czasami patent znaczy, dla nas W ogóle tutaj. jesteśmy dziewiątym najczęstszym rywalem pogoni w historii, jeśli chodzi o ligę. No i to warto wspomnieć to, co o czym no. mówiliśmy przed pogamem. Pogoń Szczecin, to mało kto tak sobie może skojarzyć. Pogoń Szczecin, mimo że ani razu nie była mistrzem Polski, tak? nie był jakimś regularnym uczestnikiem europejskich pucharów, w tej chwili ma na koncie pięć medali, bo ma dwa medali mistrzostw Polski, Ma dwa wicemistrzostwa i trzy chyba brązowe medale, w tym dwa wywalczone w dwóch poprzednich sezonach. Dwa wicemistrzostwa, 87-2001, brązowy medal 84, no i te ostatnie. Tak mówię, no właśnie, to jest pięć medali. I mimo, że nigdy nie była mistrzem, pięć razy była tylko na pudle mistrzostw Polski ligowych. Ta pogoń w tabeli wszechczasów ekstra klasy na kilkadziesiąt drużyn, bo tam nie wiem z już jest drużyn w tej, w, tej, w tej tabeli, ale tam jest z 80 czy coś takiego, zajmuje siódme miejsce. My jesteśmy na dziewiątym miejscu. I to jest evenement, bo to jest jedyny zespół w pierwszej dziesiątce tej tabeli wszechczasów Ekstraklasy na teraz, który nigdy nie zdobył Mistrzostwa Polski, a jest tak wysoko. No ale oni chyba mają teraz 50. sezon jubileuszowy występu w Ekstraklasie. No to mało mało, mało który klub. Może oni nie osiągali sukcesów, ale grali bardzo, bardzo regularnie i długo w Ekstraklasie. Tak? No dodajmy jeszcze trzy finały Pucharu Polski. No, co, by nie, co by nie mówić, duży niefart y, to, jest taki, to jest taki, no, 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 portowcy są chyba taką najbardziej niefartowną drużyną w historii polskiej piłki ligowej i tych rozgrywek. Że bo brak bo... takiego mięska w gablocie pucharu. Tak, bo Jagiellonia tak miała przez moment, ale zdobyła ten Puchar Polski raz, tak? I, I właśnie chyba Pogoń pokonała w finale, to był finał w Bydgoszczy chyba w 2010 roku. I Jagielonia coś tam ma, tak. jakieś trofeum, bo też ma te wicemistrzostwa, co próbowała by tam Legii odebrać, czy tam biła się z Legią, czy no, z Lechem. Taki Piazgliwice, taki, wiesz, tak. ma, ma mistrz... No. Polski, nic nie ujmując Piastowi, ale no jakby krócej gra w Ekstraklasie. Przez moment obijał się o A-klasę i to dosyć niedawno. Nawet no Zagłębie Lubim, tam jest tabeli trochę niżej no. Też wysoko. A już ma dwa tytuły mistrzowskie, tak? No nie? I czy na przykład, no, nie, no wspomnijmy chociażby jeszcze Szombierki to już stal no to mówimy takie o wiele mniejsze miasta. Przypomnijmy, że Szczecin od zawsze po wojnie był miastem, stolicą województwa, czy szczecińskiego, czy zachodniopomorskiego, więc on jakby kumulował, on zasysał wszystkich tych piłkarzy z regionu, których tam tych talentów nie brakowało, zresztą wielu potem wylądowało w Widzewie, tam mówimy tam, Maciek, do tego no, wrócimy jeszcze do przej tego. Ale... Przejdziemy, Kamil, chciałem hmm. przejść do tego, że my w ogóle długo czekaliśmy na pierwsze zwycięstwo nad Pogonią. Patrzę w zestawienie i dopiero w trzecim sezonie gry w Ekstraklasie udało nam się pokonać Pogoń 2-0 na swoim tak. terenie. A wcześniej. wcześniej dwie porażki, dwa remisy, w tym jeden efektowny 4-4. O, ten remis 4-4, to no, zacznijmy od tej porażki, tylko tak... 76. rok, tak, jesień. Tak, tak, jesień, no to jest, i tu jest postać, która łączy dwa kluby, Janusz Pekowski, bardzo, bardzo młody trener, ten miał 31 lat i to był taki wymysł po Leszku Jezierskim, te, Ludwika Sowolowskiego i to był taki szok trochę dla wszystkich, że taki trener, czasami młodszy od niektórych piłkarzy, albo ich rówieśnik, albo niewiele starszy, bez jakiegoś tam no, doświadczenia, ale coś tam jakieś miał wizję swoje, nie wiem, gdzieś tam się pokazał i to urzekło Ludwika Sobolewskiego, że go zatrudnił, no ale Janusz Pekowski nie znalazł wspólnego języka z tą Jest to pomógł. opisane w książce za Wiel... twoimi plecami. Tak, tak, w Wielkim Widzewie właśnie. To, to były te różne takie bunty, imprezowe zachowanie na zgłupowaniach typu Tatka Błachny i tak dalej. Miał problem z tą drużyną. Nie umiał, nie umiał tańczyć do tych trudnych charakterów widzewskich, tych takich chłopaków rozrabiaków, jak to się mówi, że oni czasami mówili, że nie byliśmy grzecznymi chłopcami. No, i tutaj był taki właśnie oni, jakby to po latach wychodzi, że oni trochę grali przeciwko niemu, no nie, bo to była szybka zmiana trenera. On zaraz odszedł w nim przed Paweł Kowalski, który to wszystko ratował ten pożar i zdobył na końcu wicemistrzostwo Polski w tym sezonie 76-77, ale, ale ten mecz 4-4. No, jedyny taki mecz remisowy z takim rezultatem dotychczas w historii występu, widziałem w ekstaklasie, że padło 8 goli, remis 4-4. Remis Co ciekawe, do przeby było 2-2. Potem Pogoń strzeliła dwa gole. Widać, że wiacy chyba grali na złość, no ale nie chcieli też do końca podpaść kibicom. No i końcówka, że im się tam zechciało w 77. Tadek bachno na 3 do 4 i w 87. Skarnego Zbigniew Boniek na 4 do 4. W tej książce, jak i w reportażu Adama Godlewskiego Pęknięty widzę, który był w odcinkach pisany na łamach Przeglądu Sportowego. Słynny cykl. Słynny cykl, to on właśnie tam Godlewski poświęcił jeden czy dwa odcinki tej sytuacji krótkiemu okresowi właśnie tutaj pracy Jan Szapekowskiego Pekowskiego w widzewie, no to właśnie Pekowski, jakby od razu sfokusował tak, że boniek będzie główną gwiazdą drużyny, chociaż też był młodym zawodnikiem, ale już swoją pozycję wyrabiał w widzewie. W kontrze do tych wszystkich starych zawodników, no i przez to przegrał Pekowski, bo to się nie spodobało tej całej ekipie tam Wiesław Chodakowski, mówimy Andrzej Grębosz, Tadek Błachno. To jest I... ciekawe, w sensie trochę teraz zbaczamy oczywiście z tematu stricte pogoni, ale powiedziałeś o tym, że to był młody trener. Za chwileczkę Ludwik Sobolewski trochę powtórzy ten manewr, chociaż na innych warunkach, no bo Jacek Makciński tak, też nie był stary, ale on się znał ze starszyzną. I, był, z czasów i, znał, jeszcze. i znał klub. Znał klub od, od, Dokładnie. Od no nie od szatniarza, ale od pomocnika trenera, od masażysty nawet, bo on tak zaczynał w klubie. No i to... Więc przyszedł swój człowiek, tak. e młody, ale już obyty, wiedział gdzie na nacisnąć, wiedział z kim ma do czynienia, znał całą starszyznę, wszystkich najlepszych zawodników. A dlaczego wspominamy o tym Pekowskim? Dlatego, że po latach Janusz Pekowski potem trenował inne pomorskie kluby, Arke Gdyni, ale Potem wyjechał do Skandynawii, pracował z, z klubami ze Szwecji, z Norwegii, z, Norwegii, z Islandii, nawet w Grecji. A po latach wrócił i prowadził w latach 90. pogoń Szczecin i w sezonie 9, 5, 9, 6 prowadził tą drużynę przeciwko widzewowi. Dziś już to jest trochę zapomniany zapomniane, tak, ale powiązany bo... głównie z pomorską piłką. Ale no właśnie, chciałem powiedzieć, że yy, duży dorobek, ale dzisiaj właśnie gdzieś taki już trochę zakurzone nazwisko. Mhm. Yy... Ale i to tak, jak potem wrócimy do tego, jeden z dziewięciu trenerów, którzy pracowali i w widzewie, i w pogoni. to No sporo lista tych jest nazwisk jest. Listy, jest... No, ta lista jest długa, no nie? Kamil, przechodzimy. Dalej, no bo w 79 roku kończy się ten, powiedzmy, etap rywalizacji w pierwszej dekadzie gry widzewa w, w ekstraklasie po powrocie mm -hmm. z niższych lig. Pogoń ląduje w, w, w drugiej lidze ówczesnej, ale co jest ciekawe, przychodzi niedługo bardzo dobry okres dla tego klubu, no bo mamy 81 rok, 80, pogoń jest wygrywa drugą ligę. I gra, chyba w, finale I gra Pucharu, finale w finale Pucharu, Pucharu Polski. Polski tak. Rok później też gra w finale Pucharu Polski, i bardzo długo w sezonie 81-82 jest liderem jako Beniaminek. I co? Ale my mieliśmy na nich patent wtedy. Najlepszy sezon pogonią. Bo my, 9 strzelonych bramek, 9, tylko 2 strzelone wygrywamy tak 5-1 u siebie, i tu ciekawostka, dwa gole strzela Piotr Romkę który no nie, nie był takim snajperem powiedzmy, to był taki... Ale powiem Ci, że właśnie mamy tutaj wyrywki dotyczące tego spotkania, no to pierwszy mecz rozegrany na Widzewie, wygrany 5-1, to właśnie był mecz Widzewa, który był gdzieś tak niżej w tabeli, tak, niż bronił tak, Mistrzostwa Polski, prowadzone przez Władysława Żmudę. Tak, Widzew, Widzew nie za dobrze zaczął ten sezon obrony Mistrzostwa Polski ten, z 1981 roku. Widzew dopiero na wiosnę dogonił tą czołówkę i obronił ten tytuł, a tu tak jesień tego nie zapowiadała właśnie. No. A przeglądając na główki, Pogoń ciągle odbijała tą e, Pogoń e, nomen omen e, za liderem. Bez stawki, tak? No tak. Właśnie. I cały czas odbijała, uciekała, uciekała. No i Widzew, jak czytamy w relacjach, no dał lekcje no. uh, i tam chyba 3-1 do przerwy, już tak mi się wydaje. No, znaczy zawodnik, no, czy tak, dokładnie, tak. Nawet tak, 3-1 w 45 minucie pogoń strzeliła bramkę no, pierś, honorową, no, tak, 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 de dawno. facto. Ale najlepszym zawodnikiem był Smolarek, który imponował, jak możemy tutaj czy, przeczytać, taką brazylijskim stylem gry. Ale pogoń w tym meczu mogła mieć duże pretensje do sędziego, no, bo tutaj przeczytacie sami, ale, no, tak jakoś. Nie, nie fajnie sędziował, na, no nie na korzyść. No, no, no i wspomniałeś, Smolarka, że wtedy strzelił dwa gole po przerwie tutaj w tym meczu, a w rewanżu w Szczecinie na wiosnę też dwa gole. No miał patent wtedy na portowców Ale sezonie. co ciekawe, Cztery jak gole. czytamy w jednej z relacji po meczu na konferencji prasowej, dodajemy, że trenerem pogoni był Jerzy Kopa, którego znamy Tam? chociażby z tego hasła. Z, dokładnie. No zmarły niedawno też przez jakiś. Trenerzy obu z zespołów nie chcieli nic powiedzieć na temat oceny sędziów tego spotkania. Widocznie bali się zemsty. Bo wtedy nie był no wtedy była zemsta Środowiska Dokładnie. sędziowskiego. <laughs> Kolegiu sędziowskiego. No tak. Ej, no. ej. No i tak mówisz, lata, lata 80. My z tą pogonią y, gramy. Y, w Szczecinie bywa różnie. U nas przeważnie wygrywamy, ale. Jest sezon 86-87, kiedy pogoń chyba zdobywa wicemistrza. I w ostatniej kolejce sezonu, kiedy pogoń już nie ma szans na dogonienie górnika, zabrze, ale bije się o tego historycznego wicemistrza z kim? Z GKSM Katowice. I ma nad nimi tam punkt przewagi czy coś. No i nie wiem, jak ten mecz wyglądał po latach, bo widzę, w oni zniegał. Widzew był na szóstym miejscu po słabej jesieni, gonił czołówkę, ale nie, nie załapał się do pucharów. To był ten pierwszy sezon po tym serialu, sezonów bez pucharów dla widzewa. No i. Tutaj na zakończenie sezonu widzę przegał z pogonią u siebie 0-1 po golu no, słynnego piłkarza Marek Gleśniak. On był wtedy, on wtedy został chyba kulem strzelców, tam w ogóle to, to była ta pogoń, właśnie taka, była takich paru słynnych piłkarzy. No, Marek Leśniak potem wyjechał, czy tam uciekł nawet do Niemiec, grał, grał w Bundeslidze potem słynne niewykorzystane jego sytuacje w prezentacji z meczu z Anglią, to te słynne fragmenty, gdy Dariusz Pakowski krzyży o Jezus Mawia. to jest właśnie z meczu Polska-Anglia, jak Marek Gleśniak na, na stadionie w Chorzowie w 93. nie trafił, no sam na sam chyba z Hwisyna. No, 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 Łódź się nazywał? Czy Łódz, nie, ale no, niesamowita sytuacja. Nie, no dwie takie, prze, dwie, takie, dwie takie. Ale one. wiesz co, to, to przez lata była hmm. taka sytuacja, um, no która była, jakby to powiedzieć, wyrzutem sumienia polskiej piłki no, trochę, tak, no nie? Tak, masz no, nie? Że rację, czekaliśmy wie... bardzo długo, znaczy w zasadzie czekamy. No ja ja jestem, ja, jestem, ja jestem z tego pokolenia traumy reprezentacji lat 90. Bo, no bo, czy, bo wy, wy znaczy, no w sumie tak, twoje pokolenie bardzo często lat, obserwowało tak, o, ja, rywalizację ja, ja, Polski ja, do, i Anglii. Nie będę tak mówił, że w wieku 6 lat dojrzale oglądałem mundial w Meksyku czy rywalizację w Lidze. No, u mnie się to zaczęło dziś około 92 roku, 3, jako 12-13 statek i właśnie te eliminacje po tej Barcelonie, te eliminacje do mundialu w USA i ten mecz z Anglią, no to masz rację. To, 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 to potem wspominaliśmy cały. Nawet na boisku, jak ktoś wtedy nie strzelił na podwórku, gola to leśny. No nie takie, no, to, no tak to przechodzisz przychodzi, tak do historii. Albo jako słynny gol, albo słynne pudło, no nie. No, to no, to wie, no. mówi się, że teraz, nie wiem, Hurricane po Mistrzostwach Świata przejdzie do historii przez tego gol. Ale nawet był takim piłkarzem trochę jak Krzysztof Warzycha. Wuchorzów. Trzeba mu oddać to, co cesarskie rząd w tej Bundeslidze sobie poradził, tak? I naprawdę miał dobre mecze. Przekiś chyba w jednym meczu. trzy gole Bayernowi Monachium strzelił jako Watenscheid czy coś takiego. Tak samo Krzysiek Warzycha, Krzysiek Gwarzycha z Ruchu Chorzów, no wyprezentacji jakiś niewykorzystany potencjał. No, nie potrafił tego przełożyć tego snajperskiej skuteczności. A w Panathinaikosie, czy w europejskich pucharach, czy w lidze greckiej, no po prostu król strzelców błyszczał, no nie no tak to wyglądało. Tak to wyglądało w latach 90. -tych. ale to taka dygresja kolejna, nasza. No i tak opowiadamy sobie o tej, o, tej, o tej pogoni. No ja tutaj przeglądam sobie jeszcze e, lata 80. wróciłem tutaj trochę no, do. No tak, nich. tak, jeszcze weź tam jak możesz coś przypomnieć. E, no nie no, ten sezon, wiesz, 81 82, to jest to jest petarda. No, widzę walczy ze Śląskiem Wrocław o drugi tytuł, swój drugi tytuł mistrzowski. Dodam. No tutaj oczywiście relacje z tych spotkań zamieścimy wam tutaj, żebyście mogli obejrzeć, ale ten nagłówek dotyczący spotkania, w którym widzę wygrał 4-1 hmm. na wyjeździe. A tak, cztery gole Widzewa. Riposta, dwie bramki Śląska. Trwa pasjonujący wyścig po mistrzowski tytuł, bo w tamtym czasie, przypomnijmy, za zwycięstwo przyznawano dwa punkty, dwa punkty tak. a Śląsk miał cały czas trzypunktową przewagę i zawsze, gdy widzę, chociażby jak w tym meczu z Pogonią wygrał 4-1, Śląsk Odskakiwał, odskakiwał, odskakiwał. I co ciekawe, był to Śląsk, który jeszcze chwilę temu był prowadzony przez Władysława Żmudę, właśnie, a teraz Żmuda z Widzewem, więc dosyć ciekawy też przykład. No ale kolejny mecz co jest ciekawe, jest takie świetne zdjęcie, które też wam tutaj umieścimy. Mhm. wypełniony stadion Pogoni, chyba z 85 no, albo 3. Na, no, na Pogoń chodziło ludzi multum i Pogoń jeździła. Ja pamiętam z... Proszę, no. no ja pamiętam takie trochę wątek kibicowski. Pamiętam te lata, znaczy pamiętam, pamiętam te opowieści kolegów starszych. Skutna. No dworzec Skutnie słynny, no to wiemy. Na dworcu Skutnie bywa smutnie lub wesoło. No i chłopaki mówili, że jak Pogoń czasami jechała na jakieś wyjazdy, Gdzieś tam na, na legie czy coś. To ich potrafiło jechać kilka tysięcy pociągami. Oni się wysypywali na przykład w kutnie na dworcu, na tym całym tam, tym takim tam, był taki skwer przed dworcem, no i to było no, no, no nie do ogarnięcia, bo po prostu ile. I były takie wyjazdy pogoni. To wszyscy mówili, że pogoni jeździ, no nie licznie jeździła te lata 80., no i że ten stadion był zawsze wypełniony. No to, był, to był coś takiego fenomenu jak chyba Jelonia Białystok u siebie. No, Ona też miała ten stadion aż nadto wypełniony. Tam przychodziło po 35-40 tysięcy widzów, chociaż ten stadion nie miał takiej pojemności w Białymstoku, podobnie w Szczecinie, no ale chwała im za to, to, tak? no, był głód wielkiej piłki w Szczecinie, no i tam no, szczecin kibicował swoje drużynie, to trzeba im oddać, no nie. Chyba tak jest do dzisiaj ta nowy stadion, i to widać. Że no, to frekwencja fajnie bardzo fajna, no, stadion super. Powiem szczerze, no, petarda, to, to, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Szukam... No i mówisz, mówisz o tym zdjęciu. No i... Tak, bo no. jest no, oczywiście dosyć widowiskowe, widowiskowa fotografia wypełnionego po, po ostatnie miejsce stadionu w Szczecinie, gdzie pobito rekord frekwencji. Do dzisiaj no nie, no chyba już nigdy nie zostanie pobity, no bo tam chyba 40 tysięcy ludzi przyszło. Na mecz z Widzewem właśnie, tak? Tak, jest, tak? tak, tak, tak. Właśnie to jest z tego, z tego meczu i jakby pogoń na, na, na Widzewie ma ten rekord. No, jakby, no cieszymy się, że jakby to Widzew przyciąga oczywiście i to, to, to chyba się nie zmienia, jeśli chodzi o... O... Kilka dużych ma te rekordy z Widzewem, bo to w frekwencji było nawet. Ktoś też jeszcze jakieś jeden czy dwa kluby w Polsce mają, że najwięcej przyszło. Nie wiem, czy nie Jagiellonia właśnie kiedyś tam. No to... na pewno Jadowniczanka Jadownik. No tam to, tam, pewno, tam to tak na pewno. To jest na pewno ich rekord frekwencji. Te, tego jestem pewny w stu procentach. tylko jak Real Madryt tam przyjedzie, to może to pobić teraz. Dokładnie. Nie, ja już tego stadionu chyba nie ma w, takiej, w, takiej oba, w takim postaci jak był. No ale tak masz rację, tak. W Pucharze Polski. Lata dziewięćdziesiąte. i lata dziewięćdziesiąte. To jest tak. trochę, trochę już nudne serial, tak. bo widzewiacy, no cóż, no, to, dla nich, na, dla nas lata 90. nie były takie idealne. Były upadki, były, były wzloty, ale no, pewne rzeczy się nie zmieniały. Raczej wygrywaliśmy z pogonią. Tak, i nawet mieliśmy nawet sobie na w Szczecinie czterech z rzędu, tam na przełomie lat 90. i XXI wieku, mimo że już w widzewie też nie było za wesoło. Ale jeden mecz, wspomnijmy, to jest też nagranie, nawet widzewska historia, cykl profil, który działa na Facebooku i przypomina pewne fajne rzeczy. Meczy. Pozdrawiamy twórców tego, tego cyklu. Jakiś czas temu, chyba nad niedawno, przypomniał ten mecz z wiosny 1998 roku. Mecz był rozgrywany w marcu i no była taka śnieżyca. Na stadionie widzewa, że mecz został w 12 minucie przerwany. Jest słynne naganie, jak tam to z telewizji lokalnej łódzkiej, jak tam Franciszek Smuda w czapce i w swojej charakterystycznej kurtce zimowej tam krzyczy do sędziego: No, przy panowie, tu się nie da grać, skończcie ten mecz. No i mecz został naprawdę przerwany po 12 minucie, było piłkarze zakopywali się w śniegu z piłką. No i na zakończenie, żeby trochę rozruszać zmarzłą publiczność, to było takie, przeszło do historii taka bitwa na śnieżki, że piłkarze trochę porzucali się z sektorem pod zegarem e, śnieżkami. No takie, takie, taki element pewnie kibice z tamtej ekipy, pamięta. Pętają niektórzy ten mecz, no, ale powtórka nie była dla nas miła, bo mecz był rozegany chyba jako w środku tygodnia. Znaczy to był 1 kwietnia w ogóle Pima Pylis, ale Pima Aprilis to zrobili nam piłkarze że bo przegrali z pogonią 0 do 1. No i to był taki jeden z tych oznak tej słabej wiosny 98 roku, bo pamiętajmy, że widzę wtedy po tej fajnej serii kilku sezonów pod wodzą Władysława Stachowskiego i Franciszka Smudy. Ani nie, nie bronił mistrzowskiego tytułu, nawet nie zdobył miejsca medalowego i nie zagraliśmy w europejskich pucharach, no a mecz z pogonią właśnie przegrany tutaj 0 do 1. Był jednym z tych, którym straciliśmy te kluczowe punkty, więc to takie, taka wspominki Ale jeszcze wcześniej, właśnie wspomniałem tenera Stachurskiego, do jego zwolnienia przyczynił się Marcinka Kaczmarek Dlaczego? Były trener widzewa, obecnie Lechigdańska, także trener pogoni Szczecin i piłkarz pogoni, bo był mecz na wiosnę 1995 roku w Szczecinie kiedy Widzew przegrał 0-1, do 1. Mm -hmm. chwilę później trener Stachubski przegrał jeszcze jeden czy dwa mecze, został zwolniony, przez trener Smuda, go zastąpił, a jedynego gola strzelił wtedy w tym meczu dla pogoni Marcin Kaczmarek, zresztą był to jedyny gol przyszłego trenera Widzewa w tamtym sezonie i co ciekawe, bo tutaj powoli do tego będziemy nawiązywali, w tym meczu przeciwko Widzewowi zagrali Marcin Kaczmarek, czyli później były trener, później trener Widzewa, Waldemar Jaskulski, już niedługo za chwilę piłkarz Widzewa, Maciej Stolarczyk też piłkarz widzewa w przyszłości i Robert Dymkowski też w przyszłości piłkarz widzewa, bo, bo tych piłkarzy i trenerów, którzy reprezentowali barwy naszego klubu i portowców, było naprawdę wielu. Tutaj dzisiaj tego wszystkiego nawet nie będziemy w stanie przeanalizować, jak sobie to tak wynotowałem. Nawet z ostatnich lat Adrian Budka. No przypomniałem, że on w Pogoni Szczecin, no nie? I przeciw nam też gał. No, to, o, Jakub to, to Bartkowski długo, ostatnio długo teraz... Odszedł, o, Jakub Bartkowski teraz odszedł do Lechigdańsk Gdańsk za trenerem Kaczmarkiem. No i Marcin Robak, który strzegł nawet gola w jednym meczu. Nie, przy... bardzo dużo z tych zawodników. Kaziu Węgrzy, no Jerzy Podbożny. Możemy wymieniać i wymieniać tych S zawodników. Sergio Batata. No chyba też Batata no, był tam. No bo kończymy trochę lata 90. Yy, I to jest taki moment, kiedy zaczynają się chude lata w Pogoni. No 2001 no i... rok to jeszcze wicemistrzostwo, tak, tak, tak. a potem ten pogoń ptaka zaczyna pikować. Niestety. Tak. I, i no, to przyznam szczerze, że to jest początek mojej przygody kibicowskiej i pasjonowania się piłką nożną. No i, sezon, wiesz co, i, to jest, i tutaj dochodzimy do tego meczu u nas, w Ekstakasie, w sezonie 2006-2007. O, przychaliśmy... to już jest taki wzlot, kiedy, kiedy już oni nie wracają, bo przecież jeszcze pomijamy. Ale oni się te... spadli wtedy w tym sezonie. No tak, ale jeszcze przed chwileczką była Brazylijana no, e, tak. na bramce Gu jedynym Polakiem przez moment był Radosław Majdan w składzie. No ale tutaj w 2006-2007 oni do tego wrócili właśnie. Do no nie, nie, no. ale po prostu wiesz, jak jest ten 2002 rok na przykład, no wiem, to że oni byli tak beznadziejni, byli ostatni, tak. upadli, zaczęli też tą mozolną odbudowę od niskich lig no, i podobnie jak Lech, jak Dajsk parę lat wcześniej. Um... Tak, gdzieś tam o tej pogoń nowa, oni coś takiego założyli. Tak, tak tam, od no. czwartej ligi, i to, to też był taki, pamiętam, śledziło się to, bo pogoń od zwycięstwa do zwycięstwa szła. Ona A bardzo ciekawe, na początku tej Pogoni nowej, oni nawet gościnnie zapraszali do występów yy, byłych piłkarzy, którzy występowali w tych meczach A-klasowych, bo tam był ten Zenon Kasztelan. Tak, był u nas nagle na przełomie wieków, jak tam na przykład teraz zaczynaliśmy gdzieś tam, byśmy tam zaprosili Marka Koniarka, żeby zagrał jeden mecz gdzieś tam z, 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 wiesz, w Pajęcznie, czy no coś, no, t, no tak, tak to wyglądało w Pogonie. Oni zapraszali na gościnne występy w tych A-klasowych meczach piłkarzy no, swojej swoje, swoje, ci... swoje gwiazdy z lat 80. Czy, czy ten. No, to, znaczy, to jest jak... ciekawy case, bo wydaje mi się, że to by, znaczy musielibyśmy mieć już taką przewagę, wiesz, no, żeby, yeah, żeby yeah. sobie, wiesz, ale ciekawe, fajne. Ehm, no i dobra, no Kamil, 2006-2007. No i to jest właśnie niewiarygodne, że my wtedy przegaliśmy z pogonią u siebie, bo pogoń była najsłabsza w stawce. Miała na koniec 16 punktów w 30 meczach. Zdecydowanie odstawała od wszystkich. Odniosła w całym sezonie 3 zwycięstwa, w tym jedno właśnie tutaj na widzewie. wygali 1-0 po rzucie karnym Andradiny. I co ciekawe, właśnie to nawiązuje do tego co było wcześniej. Cały czas jeszcze to próbowali robić, bo wtedy w składzie pogoni zagało uwaga 8 Brazylijczyków i tylko trzech Polaków. No i to jacy to byli Polacy? Radek Majdan w bramce. Kamil Grosicki. 16-letni chyba wtedy. Tak. I Łukasz Trałka, który też potem grał u nas też przez moment. Wcześniej. Czy wcześniej nawet. Tak, wcześniej, tak. Wcześniej. No, wcześniej znaczy właśnie mówiąc no. o Brazylii, no, to mówię o tym okresie, bo ten początek wieku, kurczę, to dla pogoni no, strasznie trudny okres. Potem przychodzi taki czas, um, jakby to powiedzieć, renesansu, spokoju. No i trzeba powiedzieć, że ostatnie powiedzmy 10 lat. Jest dla pogoniarzy no, bardzo no, udane. No, moim zdaniem jest to najlepszy okres w ich historii. No może, no bo nawet jak zacznijmy od tego 2010, że mieli ten finał Pucharu Polski, ale no odbudowali się, no i teraz mają pierwszy raz w historii coś takiego, że dwa sezony z rzędu skończyli ligę na pudle, tak? Na miejscu medalowym. Dwa razy z rzędu też zagali w europejskich Pucharach. Wprawdzie uczą się tych Pucharów, bo najpierw było odpadnięcie z rywalem z Chorwacji, teraz im się udało przejść rywala z Islandii, a odpadli chyba nie wiem, z kim oni odpadli, z kimś już, z, z kim no, tu możemy sobie zaraz Nie przypomnieć, ale to jest padnie, no. kwestia jest taka, że rzeczywiście Pogon jest już tak, mam wrażenie, że zbudowała w sobie wizerunek klubu stabilnego, no, przede wszystkim... sprzedającego piłkarzy. Tak. No, no i kupują i... ściągającego piłka, że Te ściągnęli tego Szweda i tego reprezentanta mm -hmm. Grecji, czy tam byłego, czy nie, no ale widać, że, no bo Bartkowski, mu uciekł tak do, uciekł, że odszedł do Lechi. No, no, powiem Ci, że to mocne. Znaczy, na papierze dobre transfery zrobiliśmy. Znaczy, no, to nie? pokazuje, Zimowo. wiesz co, ten program, który tu tworzymy, pokazuje jedno: nic nie jest dane na zawsze i jakby każdy buduje swoją historię, i Pi piłka nożna jest. Chyba, no, znaczy chyba jak każdy sport, to jest, to jest jakby dyscyplina, w której wybitnie nie jest ważne to, co się działo wczoraj. Ja, no, bo no, jak wiemy, to pogo, pogoń, jak, jak wspominałeś, to przecież to chodzi tylko od końcówki lat 90. -tych. To ona się dwa razy odwadzała, jak ten Feniks z popiołów. Bo ona potem miała tą. Najpierw to było to, co mówisz, po tym Sabim Begdasi od tej A klasy. Ale jak się wybili, tam była jakaś po latach wyższych. To czwarta jakieś, liga, oni chyba tak, tak, dostali tak, za zasługi tak, gdzieś tak, tam wyżej. Tak. I, to, I po prostu no też mieli naprawdę taką drogę jak Lechia Gdańsk czy Piastgiewice gdzieś tam od, od, od podstaw. No, nie? To, to znaczy, ja, ja Ligowej piłki, ten no. sezon, mówię, chyba 2002 rok, kiedy oni byli ostatni. Tam, kurde, wszyscy ich tak lali. Tak. W się sensie, że to było tak. A my a a nie spadli a... chyba. No, zaraz możemy to zweryfikować, no. ale chyba ze 100 milem Olsztyn tak, tak. zlecieli. E, i, i, o Jezus, no, ale my to... też mieliśmy wtedy bardzo słaby okres i my tylko z nimi wymęczyliśmy jeden zebrak. Czy my spadliśmy 3. rok później. Rok później, tak. Rok, al... się, no, no my też się męczyliśmy z Rok albo dwa lata no, później. No, no Mieliśmy szczęście, że pogoń była słabsza i nie spadliśmy. Tak to no, Na tym sezonie już my nie mieliśmy nic do gadania i spadliśmy. No tak w 2004, więc tak to wyglądało. Ale tu jeszcze yy, powiedzmy o tej końcówce. Yy, bo był taki mecz też tutaj, te ostatnie mecze z Pogoją, bo tak ze wszystkimi drużynami po tym serialu regularnych gier z Pogonią w latach 70 -tych, 80 -tych, no to ostatnie dziesięciolecie to jest takie ubogie, bo spotkaliśmy się z nawet nie dziesięciolecie, tylko takie powiedzmy od 2010 roku, no co, był, był, był wspólny sezon w tej dawnej, pierwszej, znaczy w pierwszej lidze, co dwa razy wygraliśmy po 2-1 i ten mecz u siebie, kiedy kibice na, na modłe piosenki do zakochania jeden krok Andrzeja Dąbowskiego śpiewali deksta Ekstraklasy jeden gol, bo tam chyba to się ważyło, to był 26 maja 2010, wygraliśmy Dwa do jednego. Jednego z goli dla widzewa strzelił właśnie Marcin Robak. Tam była taka fajna oprawa, bo był w pewnym momencie taki cały sektor. To jest na YouTubie, może to nawet puścimy, bo to jest naganie kibiców, gdzie jest cały sektor na, pod zegarem. Był takimi oflagowany takimi flagami, tymi szachownicami. Dokładnie. Bardzo ładnie to wyglądało, a bardzo efektownie, i Chyba jedna z najlepszych opraw, jeśli chodzi o takie flagi na kijach, bo naprawdę ich było tam, kurde, z no, kilkadziesiąt. A, druga, a potem była ta wielka sektobówka tak? z tym napisem: widze Wódź, która była aż tam pod halę, pociągnięta przez cały sektor pod zegarem i bardzo efektownie kibice widzewa się zaprezentowali w tym meczu z pogonią. Gola strzelił dla nas Marcin Robak, który potem będzie zostanie królem strzelców w pogoni Szczecin. Więc bo Marcin Robak w kilku klubach yy, przeciwko nam też grał i zaliczył bardzo dobre występy. No Jednym... I to była czter... 406 minuta? Tak, tak, tak. tak. Sernaasa, a potem Robak. Nie, Grzelczak i Robak. A? Ja, Grzelczak i Robak. to ja mówię o meczu u siebie. Dwa... 26 maj 2010. Tak, bo jeszcze bo w 9 wygraliśmy na wyjeździe i też ten... strzelił Robak, tylko że no, z ser, tak. 2-1-2-1. No i potem były dwa mecze z nimi, znaczy dwa, dwa mecze z nimi w klasie. No i co ciekawe, 7 października 2012 znaczy, roku pojawił Dodam tylko, do jeśli chodzi o ten sezon i ten mecz no. wyjazdowy, to jest jeden z niewielu, naprawdę niewielu meczów, w których Marcin Robak nie wykorzystał rzutu karnego. To jest taka ciekawostka, bo myślę, że ludzie, nasi widzowie, ale nawet młodsi kibice, którzy mieli okazję mm -hmm. oglądać robaka grającego w widzewie, no to już chyba możemy mówić, wiesz, no taki zawodnik bardzo zasłużony, jeśli chodzi o nasz klub. Nie lubię używać słowa legenda, jakby w kontekście w ogóle piłkarzy i tak dalej, ale no bardzo zasłużony, no to Marcin był zawsze takim oazą spokoju i gwarantem zdobycia bramki w ten sposób. A tutaj zobaczyć coś takiego, no przyznam szczerze. Eee, no ciekawostka eee, i co ciekawe był to jeden z pierwszych meczów, których zagraliśmy w tamtym okresie eee, na biało jakby w przeszłości graliśmy bardzo często, potem na długo mieliśmy te żółto-czarne tak, stroje. To Marcin Bryja by się wypowiedział, bardziej nasz klubowy fotograf, pasjonat, ekspert od koszulek, ale no tutaj czytam właśnie, że wszyscy obawiali się, że gdy zagramy z pogonią na biało, to przyniesie nam to pecha. A okazało się, że jednak nie i wygraliśmy, więc też ciekawostka. No, i to też jest fajne, że w tamtym sezonie już się rodził ten atak śmierci Sernas Robak. I... Szkoda, że potem szybko został sprzedany. Nie? No cóż, no, no wiesz. Tak, no tak, tak to bywa. Tak widzę, że powoli ci, pewnie będziemy się zbliżali do końca, ale jeszcze chwilę poświęćmy na to, że no ostatni mecz tutaj z Pogonią to sezon 2013 14 listopad 2013 i wygrywamy 2-1. do i tutaj jest taka ciekawostka, tak, że ten Kevin Lafans, tak, najpierw trzeba samobuja dla pogoni na 1 do jednego, bo wcześniej Wiśniakow zdał nam powadzenie ale dosłownie Kevin Lafans rehabilituje się błyskawicznie. Minutę później strzela Gola dla Widzewa No i widzę wygrywa 2 do jednego. No i to był jeden z tych nielicznych. Pozytywnych, fajnych akcentów widzewa w tamtym sezonie, no bo kończymy go spadkiem no i początkiem tej drogi w dół, aż do dzisiaj, czyli do Ekstraklasy z powrotem. Właśnie mecz z pogonią był jednym z takich pozytywnych akcentów, ale jeszcze powiedzmy, może bo to, ten wątek zaczęliśmy. Piłkarzy wymieniliśmy już wielu, co grali w obu drużynach. No jeszcze, jeszcze chyba był Bartosz Ława, tak, który gał też pogonił pogoni u nas. Był jeszcze no, Jerzy Podbrożny, ale, ale trenerów było bardzo dużo i to jest ciekawe, bo Leszek Jezierski tu jest postacią kluczową. Leszek to który tak jak zbudował ten wielki widze, wpadził do Kasy z tych niż licz, stworzył ten jakby taki szkielet tej drużyny. Tak samo zrobił to w Pogoni, gdy w sezonie 86-87 Pogoń zdobyła tego wicemistrza. Właśnie to tu przyjechał i wygał z nami po tym golu Marka Leśniaka. On zdobył wtedy po raz trzeci w swojej historii karierze tytuł trenera roku w plebiscycie piłka nożna, co było co jest prestiżową nagrodą dla polskich e, trenerów. Myślisz, że jeszcze? Jest, jest mi się wydaje, bo tam było teraz też dużo dyskusji o to, kto dostał tego trenera roku. Bo dostał go chyba Pan Czesław... A nie, Czesław ich nie. Był nie był tak, 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 tak. Bo kluby, drużyną roku został Lech i odebrał to, to... trener... Ten. Pan Ebron. Tak, tam, powiedział, że to jest zasługa głównie macierzyńska. Dokładnie. Że... No, e, ale, Kamil. No ale było, tym mówię, jeszcze tak tylko wspomnę, że był tam Janusz Wójcik, trenerem, w Wdowczyk. Y a z yy, Skowronek, yy, yy, kto tam jeszcze był, yy, Jerzy Kasalik, więc mówię, tych trenerów przewinęło się, którzy pracowali w Widzewie i w Pogoni bardzo dużo, to tak rzadko się zdarzało po prostu to była tutaj, nie mówię, że bezpośrednio z Widzewa się czy do Pogoni, mieszkań, czy dwotnia, ale rzeczywiście jakby... były takie. No. Słuchaj, był taki I czasami ich nie być, też pracował w Pogoni. No. My teraz jakby mamy taki moment, yy, gdzie Widzewa długo nie było na tej mapie ekstra klasy ale pamiętam moment, kiedy w każdym klubie ekstraklasy był jakiś zawodnik z przeszłością w widzewie. Tak, było. Bo tak. to po prostu wynikało z tego, że widzę był tak umocowany w tej krajowej elicie. Nie mówię nawet w czołówce, ale po prostu był takim. Mm -hmm. Piłkarze tu chętnie przychodzą zawsze ze względu na atmosferę, no nazwę, markę klubu. No i pewną, 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 jakby to powiedzieć, pewną stabilność, jeśli chodzi o. Może nie finanse, bo to u nas bywało różnie. Nikt ci tyle nie da, co widzę, obieca, ale. Wydaje mi się, że to było właśnie z tym związane. Chociaż w latach 2000 no już ten przemiał piłkarzy no. robił się tak duży, że może to w drugą stronę funkcjonowało, że trochę za dużo ich wychodziło, nie wiem. Ale wydaje mi się, że, że właśnie no, to umocowanie w lidze i pe pewność co do piłkarzy, no duży ten przemiał był i. Wydaje mi się, że to wynikało z tego, ale nie wiem, czy, czy pokażesz jeszcze swój rekwizyt. Tak, właśnie. Chciałem teraz no. powiedzieć coś, co ratowało w przyszłości wielu studentów i ludzi na kempingach od śmierci głodowej, czyli słynny papryka szczeciński, lokowanie produktu. <grystanie> <grystanie> Jesz go nadal, bo ja sobie czasami No Ja bardzo lubię, to jest ciekawe danie. Ale nie jest na koniec anegdota. Związana ze Szczecinem i z nielegalną próbą przekroczenia granicy, i obywatelem jednego z państw za wschodniej granicy. Moi koledzy, którzy studenci, którzy wacali, studiowali w Poznaniu, wacali pociągiem, nie wiem czy do Łodzi, czy do Kutna, to była gdzieś końcówka lat 90., no, przełom wieków, czyli już 20 lat temu. No, i wsiadają do przedziału, a w przedziale siedzi jakiś zmarkotniały pasażer. No, i tam wyjęli coś tego, i tam się go pytają. No, i się okazało, że to był jakiś obywatel. Już nie będę teraz konfabulował, czy to był Rosjanin, Białorusin, czy Ukrainiec, który gdzieś tam bował na jakichś lewych papierach, czy coś przekroczyć granicę, bo chciał no, lepszego życia w, w Niemczech po prostu. Gdzieś tam w okolicach Szczecina to próbował by dokonać, tam na granicy zachodniopomorskiego i Niemiec, no ale został przyłapany na nielegalnej próbie przekroczenia granicy na... i został na ileś tam, mówi, dwa tygodnie czy tydzień w takim przymusowym areszcie dla takich właśnie ludzi, których do, do deportacji czy coś, którzy nie zostaną wpuszczeni. No i chłopaki go chcieli poczęstować kanapką, a że no, było już kryzys końcówka miesiąca studenckiego, no to mieli, mówią, wyjmują i mówią, że mają kanapki z paprykarzem Szczecińskim. A on wtedy o, nie, 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 paprykarzu szczecińsku. I się okazało, że go tym paprykarzem szczecińskim karmili przez ten tydzień, w tym areszcie. I miał już dość tego paprykarza Szczecińskiego. Ale mimo wszystko życzymy smacznego, fajna potrawa na kanapkę. Musimy kończyć <laughs> tak dzisiejszy jest. program, bo za nami no, 40 minut rozmowy, a pamięć w, <laughs> na karcie się kończy. <laughs> Mówiąc no, kurde, wprost, tak. jeszcze jako ciekawostkę, ja bym chciał to zweryfikować i później dodać jako może jakąś yy, didaskalię. Kto strzelił najwięcej bramek przeciwko Widzewowi yy, z Pogonikami? Masz taką informację? Nie mam właśnie. Kurczę, bo znalazłem krótką notatkę o tym, że Eddie Andradina ma przeciwko nam aż pięć bramek. Ale to jest, a, no to to jest możliwe, tak, bo on, bo on nam strzelał właśnie w tych yy, latach yy. Mówimy. 2000. Pierwsza dekada XXI wieku, a my wtedy mieliśmy takie mecze, że my tam na przykład przegraliśmy w pogoni 0 do 3. No nie, były takie mecze bramkowe: 3-2 dla nas, 1-2 u nas. Pamiętam tak, no możliwe bardzo, bo Edian to się mówiło, że miał patent dla nas. Ponad kiedyś wspominaliśmy przy okazji jakiejś audycji, w kontekście też Korony kielce, bo on w kielcach też potrafił nam strzelać gole. Więc kto wie, czy Ediandra, a w ogóle trzeba pracować coś takiego, jaki piłka strzelił najwięcej goli, widzę, w obiektach no, w strafrasie. Myślę, że paru by się znalazło no, już tam Paweł siedzi nad tym i będziemy mieli tego. Słuchajcie, wielkie dzięki za dzisiejszy odcinek. Ja nazywam się Jakub Dyktyński. Moim partnerem w, tym, w tej zbrodni był Kamil Wujkowski. No cóż, trzymamy kciuki za zwycięstwo Widzewiaków w meczu z Pogonią, za rewanż, za mecz jesienny. Jak to powiedział kolega, to już taki mecz o sześć punktów się zrobił. No tak, to tak, no bo walczymy o lidera, nie? No tak, tak. <laughs> o medal. O medal, a oni są obok nas w tabeli. No, to no to i jest. trzymajmy kciuki, słuchajcie, bo za nami piękna jesień. No i miejmy nadzieję, że przynajmniej przyzwoita ale ma to sobie około piątku. O Boże, to będzie... Już prezes nam zapowiedział, że będziemy łopa, z łopatami machać, bo niestety no, tak tu jest, że, że trzeba. No cóż, miejmy nadzieję, że to będzie udana runda. Powrót do, Powrót na scenę, dołączcie do spektaklu. Widzimy się w sercu Łodzi. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.